Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Periodista Marta i zapraszam na taki luźny jesienny vlog. Tak sobie pomyślałam, że dawno nie spotykaliśmy się na rowerze, a mamy jesień, dzień już jest no stosunkowo krótki, chociaż czekają nas jeszcze krótsze dni. Natomiast tak sobie pomyślałam, że poopowiadam wam na rowerze, jak ja teraz jeżdżę, na jaki tryb się przestawiam, co u mnie też słychać rowerowo, co tam na kanale, czego się spodziewać. I tak nawet się zastanawiałam, bo miałam dla was przygotowany na ten tydzień inny film, ale chyba sobie z nim poczekam na gorszą pogodę i skoro mamy taki ładny weekend, bo jest dzisiaj piątek, ten weekend się zaczyna w bardzo taki fajny sposób, przy fajnej pogodzie, no to pomyślałam sobie, że spotkamy się właśnie na rowerze, pooglądamy trochę tych jesiennych kolorów, widoków. A mnie się dzisiaj tak spodobało, że zdecydowałam się nawet na białe buty. W ogóle rzadko w nich chodziłam w sezonie, jeździłam. A tymczasem dzisiaj sobie postanowiłam białe buty do stylówki ubrać. Tak jakoś myślę, że będę za nimi tęsknić, jak będzie słota i zima, więc sobie jeszcze się dzisiaj nimi nacieszę. Przedostatni film na moim kanale dotyczy Tadeja Pogaczara. Będziemy sobie w ogóle regularnie poruszać temat zawodowego kolarstwa i zapraszam was też do oglądania takich filmów, bo koniec końców jestem oczywiście pasjonatką jazdy na rowerze, ale jestem może przede wszystkim dziennikarką, więc będzie tutaj więcej tego typu treści. Natomiast mówi się, że polskiego widza zawodowe kolarstwo nie interesuje. Ale ten film obejrzał się całkiem nieźle. W momencie, w którym nagrywam to wideo dla was, ma ponad 2400 wyświetleń. Także bardzo się cieszę. Dziękuję też za kilka głosów takich pozytywnych, że bardzo fajny materiał. Bardzo wam za to dziękuję. Jedynie co mnie martwi to to, że znaczna część dyskusji w komentarzach pod filmem koncentruje się na tym, że Tadej Pogaczar bardzo przypomina Lance Armstronga, że przypomina epokę, że już jeden był taki, który wszystko wygrywał, że to musi być podejrzane, że w dzisiejszych czasach tak zaawansowanych technologicznie na pewno Tadej Pogaczar zażywa coś, co jest trudne do wykrycia, albo co nigdy nie zostanie wykryte. Bo mamy teraz przecież wiele metod, które są wciąż przed czymś, przed człowiekiem. Myślę, że przykładem jest chociażby sztuczna inteligencja. No i trochę mnie to martwi, słuchajcie, bo myślę, że my Polacy lubimy koncentrować się na negatywnych aspektach. Lubimy niedowierzać, zawsze widzieć w czymś spisek, albo no po prostu takie negatywne strony. No i ja to rozumiem, ja to naprawdę rozumiem, słuchajcie, bo tak jak wy, śledzę kolarstwo, czytam o nim dużo, pamiętam czasy Lance'a Armstronga, oglądałam Tour de France z jego udziałem, czytałam jego biografię, czytałam też książki dziennikarzy i kolarzy, którzy z nim jeździli, dziennikarzy, którzy tropili jego afery dopingowe. No i jak najbardziej rozumiem te obawy, natomiast jestem zwolenniczką cieszenia się tym, co tu i teraz. Każdym wyścigiem w wykonaniu Tadeja Pogaczara, jego zwycięstwami, jego no, pięknym stylem jazdy, jego osobowością,
bo jeśli będziemy do każdego wyścigu podchodzić na zasadzie, że o, na pewno to zwycięstwo zostanie kiedyś wykreślone, on jedzie na dopingu, no to ja myślę, że zupełnie utracimy wiarę w kolarstwo i ten sport po prostu nie będzie nam przynosił no radości, po prostu radości. Być może nagram jeszcze oddzielny materiał na ten temat, bo były kontrowersje wokół Tadeja Pogaczara. Chodzi chociażby o kontrolowane wdychanie dwutlenku węgla. To ma być taka nowa metoda poprawiająca wytrzymałość zawodnika, formę zawodnika. Tadej Pogaczar też był pytany o doping. Udzielił kilku wywiadów na ten temat, a raczej takich odpowiedzi. Tak sobie myślę, że trzeba by było to wszystko pozbierać i z dziennikarskiego obowiązku o tym porozmawiać, więc dajcie znać, czy chcielibyście obejrzeć takie wideo, żeby już na razie zakończyć temat, ale też dopowiedzieć to, co ma zostać dopowiedziane. A jeżeli nie widzieliście jeszcze tego materiału, to teraz gdzieś pojawi się tutaj do niego karta. Zapraszam Was, obejrzyjcie i dajcie znać, co o tym myślicie. Nie patrzcie może na wszystko w taki negatywny sposób i z taką podejrzliwością. Nie wietrzmy we wszystkim spisku, bo może właśnie jest tak, że jesteśmy świadkami zmiany w kolarstwie, że za pomocą innych metod treningu, diety, rozwoju technologicznego, kolarze, pewne drużyny są w stanie zbudować taką przewagę nad rywalami, a może po prostu raz na kilka pokoleń rodzi się taki talent, który jest kilka poziomów wyżej nad całą resztą. To są wszystkie pytania, które, jak mawiała moja nauczycielka od polskiego, zresztą znakomita w liceum, które zadaję, ale na które nie oczekuję na razie odpowiedzi. Że najbardziej dotkliwą rzeczą dla kolarzy jest to, że skraca się mocno dzień, bo pogodę to jeszcze można sobie dopasować, dobrze się ubrać. Nie zawsze ona zupełnie uniemożliwia wyjście na rower jesienią czy zimą. No, bardziej jeszcze jesienią. Ale fakt, że robi się ciemno teraz, można powiedzieć po 17, za chwilę będzie ciemno koło 16, a za chwilę będzie ciemno właściwie po 15. do końca roku, więc to jest sporym utrudnieniem. No i ja teraz już, słuchajcie, jeśli chodzi o taką jazdę na dworzu, przechodzę na tryb właściwie weekendowy. Dzisiaj akurat pracowałam zdalnie, to jest, tak jak Wam mówiłam, piątek, więc mogłam sobie bezpośrednio po zamknięciu komputera wyjść na rower. Natomiast w momencie, kiedy pracuję na miejscu, to jest już w tygodniu niemożliwe. Muszę po prostu przerzucić się na tryb weekendowy. Inna sprawa, że w ogóle nie zawsze też w tygodniu, kiedy jest długo jasno, mam czas, bo właściwie zajmuję się dwiema rzeczami obecnie. Prowadzę jeszcze zajęcia na uczelni, więc no, te godziny są różne. To nie jest tak, że ja zawsze od 15 mam wolne, więc no, trzeba być elastycznym, ale myślę, że też wielu z Was, drodzy widzowie, zmaga się z podobnymi problemami. No, do tego dochodzi jeszcze rodzina, obowiązki rodzinne, jakieś inne aktywności. Przecież to nie jest tak, że jedyną rzeczą, którą robimy w czasie wolnym, jest jazda na rowerze. Oczywiście osoby, które to bardzo lubią, no to będą robiły wszystko, żeby jak najczęściej na ten rower wychodzić. I jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Ten czas zawsze będziemy starali się znaleźć. Ale w ogóle widzicie już za mną, jak nisko jest słońce, jest godzina 16:54. Latem byłyby jeszcze przynajmniej 4 godziny do zachodu słońca. O, ja to bardzo w lecie lubię, naprawdę. Zawsze z taką nostalgią podchodzę do tych długich dni, nawet nie tyle do ciepła, do upałów, do ciepłej pogody po prostu, co do tych długich dni.
No, także myślę, że to zarządzanie czasem, jeśli chodzi o rower, w przypadku, kiedy nie jesteśmy zawodowcami, to jest temat rzeka. Każdy ma pewnie na to swoje sposoby. Może też dajcie znać w komentarzach, jak wy radzicie sobie z tym, że no, ten dzień jest bardzo ograniczony i że też na przykład wyjście przed pracą, jeżeli ktoś pracuje od 8, od 7, od 7.30, od 8.30, latem, gdy wyjdzie się o 5 dla odważnych, to te 2 godzinki do wyjścia do pracy można sobie pojeździć. A o tym, jak w tygodniu będę wsiadała na rower, no bo w weekendy to jest trochę za rzadko, zresztą też nie zawsze w weekend będzie odpowiednia pogoda, żeby wyjść, no to o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Sobie pomyślałam, że będę tutaj miała taki ładny kadr, bo słońce właśnie już zachodzi i tak na złoto oświetla mi twarz. Tutaj opowiem wam o tym, że od tego sezonu jesienno-zimowego zaczynam swoją przygodę z trenażerem typu Direct Drive. Będę po raz pierwszy jeździła na takim trenażerze. Moim celem jest spróbowanie pojeżdżenia z aplikacjami. W ogóle cały tamten ubiegły tydzień zajmowałam się kupnem tego trenażera, instalacją, sprawdzaniem aplikacji, jakby w ogóle zapoznawanie się z tego typu sprzętem. Na razie wam jeszcze nie powiem, co kupiłam i jakie są moje wrażenia, ponieważ zrobię o tym oddzielny film, ale no będę gdzieś tam też tę jazdę w środku wam relacjonowała. Mam też nadzieję, że oprócz tego, że w ogóle pojeżdżę na tym trenażerze i na tych aplikacjach, to będzie to z korzyścią dla mojej formy w sezonie, ponieważ wiadomo, na trenażerze dobrze trenuje się kadencję, a także moc. Te parametry chciałabym poprawić, zwłaszcza swoją kadencję na takich wyższych przełożeniach. Myślę, że powinnam popracować trochę nad swoimi średnimi prędkościami i myślę, że ten trenażer będzie w tym kontekście użyteczny. Jakby jestem zadowolona ze swojej jazdy, ale zawsze jest pole, w którym można się poprawić, na którym można się poprawić, więc z takim celem rozpoczynam jazdę na trenażerze. I jestem bardzo ciekawa, bardzo dużo wam dzisiaj zadaję tych prac domowych w komentarzach, ale jestem bardzo ciekawa, z jakiej wy aplikacji do e-treningów korzystacie. Od razu też uprzedzę wszelkie komentarze typu to nie jest rower, to już ta moda na Zwifta, na jakąkolwiek inną aplikację, trzeba się ubrać i wyjść, nie ma złej pogody na rower, jest tylko zły ubiór. Nie, słuchajcie, ja zimą nie jeżdżę, w temperaturach poniżej 5 stopni nie jeżdżę ze względów zdrowotnych, ze względu na to, że moje ciało nie toleruje jazdy na rowerze zimą i koniec, kropka, nie zamierzam z tym dyskutować. Także dla zainteresowanych zapraszam na moje relacje z jazdy na trenażerze typu Direct Drive. Dodam jeszcze tylko, że w przeszłości jeździłam na rolkach, takich, wiecie, jak przełajowcy na przykład się rozgrzewają, i one dość znacząco przyczyniły się do poprawy mojej techniki jazdy, a do ubiegłego roku jeździłam na trenażerze rolkowym, czyli tylna opona dotyka rolki, trzeba zmienić oponę na taką, najlepiej jest zmienić oponę na taką specjalną trenażerową i w ten sposób trenujemy. A więc teraz przyszedł czas na trenażer typu Direct Drive. Nie widać już słońca na horyzoncie, za chwilę zupełnie zajdzie, dokładnie za 10 minut. I myślę, że to jest dobry czas, żeby się z wami pożegnać. Jak widzicie, dzieje się dużo, świat nie lubi próżni. Także i ten kanał nie lubi z pewnością próżni, także zapraszam was bardzo serdecznie do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania filmów. Bardzo też dziękuję za wszystkie ostatnie subskrypcje, sporo nowych osób tutaj przybyło i zrobię wszystko, żeby was nie zawieść. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dziękuję. Ciao, ciao.